Już po raz 10 przedszkola z całej Polski biorą udział w wyjątkowym wydarzeniu, którego celem jest promocja zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród najmłodszych. Projekt Sprintem do Maratonu dotarł także do Krosna Odrzańskiego. Przedszkolaki z przedszkola numer 3 pokazały, jak można aktywnie spędzać czas i dołączyli do akcji. Projekt ten nie tylko zachęca dzieci do zabawy i ruchu na świeżym powietrzu, ale również kładzie nacisk na edukację zdrowotną, propagując ideę aktywnego trybu życia już od najmłodszych lat. Dzięki temu pedagodzy dają szansę wszystkim dzieciom na wyrobienie właściwych nawyków, a także świadomie wpływają na rozwój aktywności fizycznej i na zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Jubileuszowa edycja wydarzenia Sprintem do Maratonu potrwa do 7 czerwca.